Cześć, z tej strony Neutral, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na serwerze beta, który wystartował dosłownie godzinkę temu i będziemy sprawdzać sobie nowego zriworkowanego Paladyna oraz przede wszystkim nowego zriworkowanego Magusia. Ja osobiście jestem bardzo ciekaw jak to teraz będzie wyglądać, jak będą wyglądać te animacje walki, jak będzie to ogólnie rzecz biorąc działać, no i myślę, że wy również, dlatego też nagrywam taki film. Jeżeli chodzi stricte o serwer beta, bo pewnie ktoś tam nie wie jakie są zasady i tak dalej, no to to Zasady się za bardzo nie zmieniły w porównaniu do poprzedniej edycji, która była bodajże tydzień temu w środę, więc po prostu zachęcam do obejrzenia tamtego filmu właśnie sprzed tygodnia, ze środy, gdzie mieliśmy okazję testować nowego Barda oraz nowego Druida, bo tam po prostu te zasady omawiałem. W dużym skrócie można grać tylko przez przeglądarkę, dlatego też nie ma pewnie dźwięku z gry, bo nie będę tego specjalnie ustawiał tylko na ten odcinek, no ale możecie grać tylko na przeglądarce, nie można na Steamie, nie można na telefonie adres serwera to jest bodajże beta.syfygame.net natomiast jak wy dostaniecie ten film to pewnie ten publiczny kodzik, który dostaliśmy wszyscy na pocztę w gierce już jest zużyty, dlatego że można go było użyć tylko 500 razy, ludzie zakładam że się rzucili po prostu na tą betę, no i już raczej konta stworzyć nie można, dlatego też ten film nagrywam żebyście po prostu zobaczyli jak to wygląda, no i co mogę więcej powiedzieć, dostajemy losowy level albo 300 albo 400, albo 500, jak widzicie ja na Palady Dostałem 300, tutaj na Magusiu dostałem 500 mamy odblokowane dosłownie wszystko to, co jest nam potrzebne do testowania, czyli tutaj w twierdzy, tutaj w podziemiu, wszystkie zwoje, wszystkie pupile, no i ogólnie tak jak mówię, no wszystko to co nam jest potrzebne beta jest aktywna chyba przez 13 dni, jak się nie mylę. Dostajemy na start, jak widzicie 40 tysięcy grzybków, no i 1500 klepsydr żeby sobie tutaj skipować misję w karczmie, więc tak to po prostu w dużym skrócie wygląda. Poprzednie postacie nie są usunięte, z Bety, więc jak ktoś chce sobie zrobić taki sam nick czy tam chciał bardziej zrobić jak miał poprzednio to niestety się nie da, więc trzeba jakiś inny no ale to chyba nie jest jakoś giga istotne no, i po prostu wszystko, nie? To tak jak mówię, w dużym skrócie. A jak ktoś chce tam się więcej dowiedzieć, to zachęcam obejrzeć film, który wleciał tydzień temu, w środę. Jeżeli chodzi o to, o co w ogóle chodzi tutaj z tymi reworkami, może tak powiem, jak ktoś odpali ten film, a nie oglądał wczorajszego i nie wie, czemu tutaj zmieniają Paladyna, czemu zmieniają MAGA, co się w ogóle dzieje, to zachęcam również obejrzeć poprzedni film, który wleciał wczoraj. Dlatego, że tam sobie sprawdziliśmy na papierze, jak to będzie wyglądać, czytaliśmy to wszystko wszystko co oni nam podsunęli, że tak powiem, no i po prostu wyrażałem tam jakąś swoją opinię i generalnie kto obejrzał wczorajszy film, to po prostu wie o co chodzi, więc zachęcam. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikacie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli lubicie takie filmy newsowe, że tak powiem, takie pokazowe, co tutaj się zmienia, oczywiście subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w piętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarze, co wy uważacie o tych zmianach, i jak Wam się to ogólnie podoba? Zaczniemy od Paladyna, potem przejdziemy do Magusia, dlatego że Paladyn jest dość prosty, tak jak już mówiłem wczoraj, to są zmiany raczej kosmetyczne i wydaje mi się ogólnie, że potrzebne, więc no to przelecimy sobie na szybko i tak jak mówię, zaraz polecimy do Magusia. No ale jeszcze jeżeli chodzi o. Tutaj zmiany Barda oraz Druida, bo to w ogóle tak na początku nie dali znać, dlatego ja wczoraj w filmie powiedziałem, że raczej ten Bard i Druid, który był na ostatniej becie już wejdzie do normalnej gierki, bo w ogóle nic o tym nie pisali, natomiast wczoraj dodali w edycji jeszcze, że w tej edycji serwera beta, która będzie trwała 13 dni, która dzisiaj została odpalona, żeby była jasność, zostały również delikatnie zmienione kilka rzeczy, jeżeli chodzi o Druida i jedna rzecz, jeżeli chodzi o Barda, więc o tym jeszcze wspomnę jeżeli chodzi o barda, to mamy zwiększono współczynnik obrażeń ze 110% do 112,5% i to jest tak naprawdę jedyna zmiana, więc bardziej taki delikatny bufik. No i jeżeli chodzi o druida, to mamy tak po pierwsze dodano premię plus 10% do szansy na cios krytyczny w formie niedźwiedzia po drugie zmniejszono obrażenia krytyczne w formie niedźwiedzia z 200% do 180% no i po trzecie zmniejszono atak pikujący w postaci orła z 85% do 80% 82,5%. Więc no to są zmiany takie Powiedzmy, stricte liczbowe jakieś tam przeliczniki delikatnie zmienione i tak dalej. Także, no pewnie druid i bard już pozostaną w tej formie, w jakiej były, że tak powiem, na tych serwerach beta poprzednich, bo już były dwie edycje. Tylko, no teraz się bawią jeszcze tymi liczbami, żeby to dobrze zbalansować. No i oczywiście, na tym serwerze beta, oprócz MAGA i Paladyna, można również tego druida oraz Barda tworzyć, jak ktoś tam jest ciekawy. No ale dobra, to tak na szybko wtrąciłem. Przechodzimy do tego, co nas interesuje najbardziej, więc. Za Zacznijmy sobie od Paladyna. No i na pierwszy rzut oka jak widzimy przede wszystkim zmieniona tutaj grafika tej komety. Jeżeli chodzi w ogóle o grafikę klasy postaci, bo to też coś pisali, że tam będzie zmienione, że coś tam w ogóle chyba inaczej to będzie tutaj w tym wyborze klasy postaci wyglądać, że inaczej będzie wyglądać ta grafika klasy i tak dalej. No, to jak widzimy, to nie zostało zmienione. W tym momencie wygląda to tak jak wcześniej. Może dlatego, że to jest beta, może jak to wejdzie już oficjalnie do gry, to coś tam pozmieniają. No, tak czy inaczej, teraz to wygląda tak, jak wyglądało wcześniej. No, i na pierwszy rzut oka mamy tutaj, no, zmienioną po prostu, zmieniony kolor, tak jakby tej komety, bo to się teraz nazywa kometa, wcześniej to się nazywało fireball. No, i jak widzimy, tak naprawdę tylko tyle. Nawet chyba grafika jest dosłownie ta sama tylko po prostu ta kometa jest zmieniona. Myślałem, że tu będzie jakaś rękawica, że coś takiego, no bo teraz mamy niby rękawicę, która wyrzuca tą kometę. No ale jak widzimy nie, w tym momencie wygląda to po prostu na zmieniony kolor, co jest OK, bo ja lubiłem tą wcześniejszą grafikę, mi się to podobało, więc w sumie zmiana koloru powiedzmy nie jakaś bardzo inwazyjna może w miarę być. Dobra, jeżeli chodzi tutaj o opis, oczywiście mówię, beta jest tylko po angielsku, więc nie mogę wam zmienić języka na polski no ale w skrócie. Mamy tu napisane to, co wczoraj, czyli po pierwsze, że dostajemy 10% naszych atrybutów, jeżeli chodzi o ten bonus klasy postaci. No to już oczywiście było. Mamy tutaj klas bonus 687. Niżej mamy napisane, że dostajemy, że nasz pancerz jest powiększony o 40%, czyli łącznie mamy 50%, to oczywiście też już było. No i mamy taki ogólny opis Paladyna, że siła daje nam obrażenia. Kometa, w zależności od tego. 嗯。Hmm. Aha, tutaj mamy tak, no, że na początku walki oczywiście wypuszczamy kometę, jeżeli chodzi o siłę tej komety, powiedzmy o zadawane obrażenia, to w zależności ile mamy, ile mamy punktów życia jako nasza klasa postaci, tutaj na, szybkie, na szybko tłumaczenie, niestety to niedobrze wychodzi, ale jeżeli chodzi o nasze HP i jeżeli chodzi oczywiście o HP przeciwnika i naszą, nasze obrażenia broni, to też w ogóle ciekawe, to w zależności od tych trzech rzeczy takie obrażenia zadaje po po prostu ta kometa w skrócie. Czyli tutaj HP nasze, HP przeciwnika, no i obrażenia naszej broni. Dobra, więc no chciałem Wam na szybko przetłumaczyć, a wyszło jak zawsze. No i po kliknięciu w tą kometę mamy, jak widzicie, fajnie to rozpisane. To ogólnie jest na plus, dlatego że zauważyłem, że oni teraz zaczynają robić coś takiego, że po prostu jest to tak jakby interaktywny opis pasywek. Czyli ile na dany moment możemy zadać obrażeń maksymalnie, jak to wygląda, jakbyśmy tutaj powiedzmy, poczekajcie, jak mamy 8, 8348. 853, a jak sobie zmienimy, o, teraz mamy delikatnie więcej, no to dokładnie, to zobaczcie, to też nam się. Tutaj zmienia, ile możemy zadać maksymalnych obrażeń, więc to jest fajne. Widzimy na bieżąco, ile ta nasza kometa może uderzyć. No i teraz tak. Kometa zadaje bazowe obrażenia, zależne od naszej broni oraz od naszego atrybutu siły. To ciekawe, ok, niech będzie. I procentowe obrażenia w zależności od HP naszego przeciwnika, jej, jego klasy, jego poziomu, no i w sumie tyle, nie? Więc w sumie to jest tak. Aha, dobra, teraz rozumiem. Czyli tu mamy bazowe obrażenia, potem jeszcze do tego mamy dodatkowe procentowe obrażenia w zależności tak jak napisali od klasy, tu widzimy mamy podzielone te kolumny, no i oczywiście od HP naszego przeciwnika i mamy również napisane ile maksymalnie ta kometa może zadać. W przypadku Maga i Barda to jest plus 30% HP przeciwnika. W przypadku zwiadowcy, zabójcy berserka i łowcy demonów to jest plus 20% HP przeciwnika. No i w przypadku Wojownika, Paladyna i Druida mamy plus 25% HP przeciwnika, więc tak to wygląda. No i mamy na bieżąco podgląd, ile w danym czasie, in real time, że tak powiem, zadamy właśnie w poszczególną klasę postaci, w zależności oczywiście ile ona ma HP, to jest wszystko procentowo, no i ile maksymalnie jej możemy zadać, więc tak to wygląda. No, i tutaj mamy jeszcze dopisek, że jeżeli zaatakujemy przeciwnika z wyższym poziomem niż nasz, to procentowe obrażenia są zmniejszane o 1% co 5 leveli. Czyli załóżmy, my mamy teraz 300 poziom, zaatakujemy Maga z 305 poziomem. No, to zamiast plus 30% jego HP zostanie mu zadane plus 29% jego HP. Chyba tak to działa, i chyba tak to powinienem rozumieć. Czyli w skrócie, Paladyn delikatnie zreworkowany kosmetycznie. Tak, na dobrą sprawę ten fireball został po prostu naprawiony, że teraz jest idealnie pokazany. Czarno na białym, powiedzmy, ile to zadaje obrażeń, jak to działa, jak to tutaj powinno ogólnie się prezentować, jak to powinno wyglądać. No i fajnie, bo Fireball był zbugowany, Fireball w nowe klasy postaci zadawał za dużo obrażeń, jakoś to tam działało źle, po prostu. No a teraz mamy wszystko od odgórnie wypisane i to jest na pewno plus. Więc to, co już mówiłem we wczorajszym filmie, zmiany Paladyna zdecydowanie na tutaj duży plus. Jeżeli chodzi o tego Firebola, jak to wygląda w walce, to możemy sobie zaatakować byle kogo. No i jak widzicie, no, o, tu akurat y, na firebola go zlanshutowaliśmy no ale tak czy inaczej no działa po prostu tak jak wcześniej może z jakimś wyższym levelem się pobijmy chwilę, powiedzmy z tym wojownikiem cyk, no i zobaczcie bijemy mu 6 873 tysiące, czyli ten max który tam był pokazany no i bijemy się teraz normalnie mieczykiem więc w sumie animacje są takie same Fireball jedynie zmienił kolor teraz to jest kometa, ja i tak będę mówił Fireball już z, przyzwy z przyzwyczajenia i tak to się po prostu tutaj prezentuje, jeżeli chodzi o walkę. Yy, więc wszystko, nie? Ogólnie wszystko. Lecimy dalej i teraz lecimy do Magusia, yy, bo to nas najbardziej ciekawi. Yy, no i teraz tak, u Magusia przede wszystkim to, co mi się rzuciło w oczy. To jest to, coś takiego. To jest ogólnie połączenie tego kamyka księżycowego i tego kamyka, powiedzmy, słonecznego. No, ale wygląda to okropnie. Tak, jak ten Fireball jest jeszcze ok, jeszcze to można jakoś z fioletowymi itemkami zgrać, żeby to wyglądało ładnie. Tak, ten magus jest tragiczny w sensie ta, ten wygląd pasywki. No, wygląda to naprawdę bardzo brzydko. Ja osobiście wolałem, jak tutaj, oczywiście, u magusia było widać, jaką powiedzmy, w zależności od różdżki, jaką animacją się posługujemy, bo tak to do tej pory jest. No więc mówię, no tutaj pierwszy minus, od razu jestem rozczarowany, bo wygląd tej pasywki nie jest zbyt ładny. Tu mamy ogólny opis maga, wiadomo, że inteligencja zwiększa tam nasze obrażenia w walce no i mamy też opis tych kamyków, że mamy dwa kamyki, które pomagają nam w walce w zależności od tego jaki tam przeciwnik nam się trafi to taki kamyk się losuje no ale może przede wszystkim przejdziemy do tych kamyków no i mamy ten kamyk księżycowy, który yy, tak jakby leczy nas yy, leczy 20% naszego maksymalnego HP tak to w ogóle działa, to jest efekt aktywny, no i można go. Bo to są w ogóle tak, jakby pasywki, no rozumiecie? Musiałem tutaj sobie przeczytać, ale mówię: Takie, taki jest efekt aktywny, no i ten efekt aktywny, że tak powiem, może zostać striggerowany przez następujące czynności. Jeżeli Mak zostanie uderzony krytycznym ciosem, jeżeli Mak zostanie zaatakowany tym atakiem pikującym druida, jeżeli Mak zostanie zaatakowany tą kometą Paladyna, no i jeżeli jeżeli Mac zostanie zaatakowany... Prze przez przeciwnego maga tym kamykiem słonecznym Do którego zaraz przejdziemy Czyli te można powiedzieć cztery rzeczy Triggerują ten kamyk księżycowy No i on nas tak jakby leczy O 20% Naszego maksymalnego HP Jest jeszcze efekt pasywny Dlatego że no wiadomo No wiecie jak to działa No tutaj jakby mamy taki aktyw Który się sam aktywuje No i jeszcze mamy pasywkę która działa tak że Armor jest dublowany Czyli armor jest po prostu podwajany no i maksymalny armor Magusia roś, rośnie do 30%. Oczywiście Magus ma 10% w dalszym ciągu, tutaj się nic nie zmieniło, no ale jak mamy ten kamyk księżycowy, to on tak jakby rośnie do 30%. Yy, także tak to po prostu działa, tylko tu też nie rozumiem, no bo armor jest dublowany, więc powiedzmy... Z 10% się robi 20%. No a tutaj mamy, że rośnie do 30%. To też jest dla mnie takie do końca niejasne. No ale tu oczywiście, jak ktoś jakieś ma, powiedzmy, bardziej szczegółowe informacje, to piszcie w komentarzach. Ja to wszystko będę czytał. To są oczywiście takie moje pierwsze wrażenia, żeby tutaj była jasność. Pierwszy raz się z tym spotykam. No i mamy drugi kamyk. Kamyk, tak jak już wspomniałem, słoneczny. No i tutaj efekt, tak jakby aktyw, że tak powiem działa tak, że tak jakby posyłamy jako mak atak, który jest mocniejszy o 200% od naszego normalnego ataku, czyli po prostu jest to taka mocna buła. Nie może. Aha, ten atak w ogóle nie może być uniknięty to już w sumie zacząłem mówić nie może być tak jakby zablokowany, ale nie jest ciosem krytycznym. Tu też ważna informacja, no bo wiadomo, jakby mak te kryty na wyższym poziomie wszyscy wiemy, jakie ma jakby tu jeszcze był krytyczny cios, Powiększony o 200%, no to to by było chyba zbyt mocne. Więc to nie może być cios krytyczny, ale również nie może być zablokowany ani uniknięty. No i jeżeli chodzi o ten aktyw, to jest on triggerowany przez kiedy mag, atak MAGA zostanie zablokowany, kiedy, atak, kiedy przeciwnik się wyleczy, no i kiedy atak MAGA zostanie uniknięty. Czyli przez te trzy powiedzmy kropeczki, które tutaj mamy wypisane. No i mamy jeszcze efekt pasywny broni obrażenia broni są zwiększone o 20% więc tak to ogólnie wygląda no i tak na papierze, tak to się prezentuje tak to powiedzmy działa sorry za moje tłumaczenie, ale wiecie, ja wam chcę to wszystko szybko, a powinienem sobie najpierw sam dla siebie przeczytać i dopiero wam wytłumaczyć no ale każdy sobie może zatrzymać każdy może sobie na spokojnie przeczytać tak czy inaczej lecimy teraz do walki i zobaczymy jak to się prezentuje w walce, powiedzmy, że pójdziemy na jakieś top 100 bo my mamy teraz 500 level i tu są jakieś 350 levele może na początku zawalczmy z paladynem, no i teraz tak, okej. Okay. A, dobra, no i ty... Chociaż kurde, no musimy wyżej. Może nie wiem w ogóle z jakiego serwera to są postacie. A, dobra, zostały te z poprzedniego serwera z tego co widzę, okej. Okay. Hmm, to może jakiś Paladen 512, zobaczmy sobie. Cyg. No i teraz, jak widzicie, nie zadał nam w ogóle obrażeń ten Fireball. Nie wiem, czy to tak powinno działać, ale tak jest. Yy, mamy ten kamyk, tak jakby księżycowy. No ale w sumie w animacji tej walki praktycznie nic. Yy, no nie widać tego było, nie? A dobra, czekajcie, bo my mamy tak, jakby. Kurde, dziwna ta walka, sorry, bo teraz zminimalizowałem delikatnie, ale nie, nie rozumiem tego do końca jak to działa, może tutaj chociaż ten ziomek to będzie za mocny, może jakiś troszeczkę niższych, powiedzmy, że tu mamy jakiegoś barda, no i zobaczmy z tym bardem, Ok, tu nam się nic nie aktywowało jeszcze, teraz nam się aktywował kamyk księżycowy, no i tyle, i tak to wygląda a tu mamy ten kamyk słoneczny cały czas tak jakby nad naszym awatarem i to jest takie troszeczkę, wiecie, powiedzmy, yy, troszkę takie, miesza po prostu jak to działa. Natomiast, co ja tutaj mogę? Aha, no tutaj, no tego słonecznego. W ogóle powinno to być tak, że od startu mamy nad sobą taki kamyk, który może się w walce aktywować. W sensie wiadomo, że jak mamy walkę gildii to się zmienia. Natomiast zobaczcie, że no mamy ten cały czas kamyk słoneczny nad sobą. No a oczywiście, w walce z Bardem nie możemy go użyć, tylko dopiero jak nas Bart uderzy ciosem krytycznym chyba, z tego co widzę. No ale dobra, ciekawe to jest. Chociaż takie dziwne, nie? W sensie taki nieintuicyjne, aż takie bardzo przekombinowane. Musiałbym tu chyba bardziej nad tym usiąść, żeby to zrozumieć, albo jestem głupi po prostu, tak też może być. Natomiast czekajcie, jeszcze tutaj sobie, chociaż tu są jakieś same niskie levele, powiedzmy z druidem. Teraz sobie z druidem zawalczymy. No i okej, okay. teraz mamy ten kamyk księżycowy. O, zobaczcie. O. a dobra, no tak, bo przecież druid też może tak jakby uniknąć. Ej dobra, czyli możemy dwóch kamyków użyć w walce, tylko tak jakby jak użyjemy jednego kamyka to on się potem niszczy i jak się używa ten kolejny, zobaczcie. Teraz nam uniknął, więc poszedł ten kamyk słoneczny. No, i teraz już się chyba bijemy jak zwykły Mak, jak dobrze rozumiem, bo obydwa kamyki są tak, jakby zniszczone chyba, tak to rozumiem, ale kurde, powiem wam, jest to strasznie skomplikowane. Mamy dużo tutaj tych druidów, zobaczmy sobie, jest jakiś maguś tutaj, jest jakiś 528, zobaczmy. Jezu, co się tutaj dzieje w tej walce? Nie wiem, powiem Wam, zmieszany jestem strasznie. Tak jak ten Fireball Paladyna, jest ok do ogarnięcia? Tak, tutaj, co ja nie mam pojęcia w ogóle, co się dzieje. Teraz jest normalna walka. okej, okay, teraz chyba. Kurde, co, co to w ogóle się dzieje? On teraz chyba miał być ten. Miał pójść cios krytyczny yy, Czyli, że on zablokował I potem z automatu my mu posłaliśmy Ten, ten słoneczny yy, kamyk Nie wiem, kurczę, powiem wam Jestem zmieszany, nie, nie, nie ogarniam totalnie Co się tutaj dzieje, jeżeli chodzi o te pasywki Maga, jest to strasznie takie yy, Zapomniałem, bo mówię yy, Tak jak walczymy w bitwie Gildi, No to mogą się te pasywki zmieniać No ale przecież druid też nam może albo walnąć Atak pikujący, albo może uniknąć Więc yy, no to jest akurat dobre, że I ten kamyk księżycowy, i ten kamyk słoneczny jest nad naszym awatarem, zapomniałem totalnie o tym druidzie, aczkolwiek no jest to dla mnie bardzo, ale to bardzo dziwne jak mam być szczery, jak to działa i totalnie nie ogarniam co się dzieje w tych walkach zobaczmy może, o tutaj jakiś Magus 404 level, sprawdźmy okej okay. Dobra, czyli teraz chyba miał być kryt, on nas zablokował, no ale przez to, że on nas zablokował, to my mu puściliśmy ten atak słoneczny, jak dobrze rozumiem, tak? A czekajcie, a jeszcze raz z tym paladynem sobie sprawdźmy, może jakimś. Skomplikowane to jest, nie, nie ogarniam totalnie. Dobra, teraz zablokowaliśmy i okej. Okay. No i teraz my chyba na paladynie już nie możemy użyć tego kamienia słonecznego, tak? Chyba tak, chyba, chyba nie da rady już tego zrobić, bo na paladyna no to albo nam walnie cios krytyczny, albo nam walnie ten, ta kometa na starcie, nie? Więc cały czas z paladynem mamy tak jakby aktywne efekty kamienia. Księżycowego, no i to też jest ważne, że jak ten kamień nagle jest aktywowany drugi, to ten pierwszy nam się niszczy i on już nie jest w walce. Bo tutaj pamiętajcie, że mamy te pasywne efekty. Więc jak powiedzmy, aktywuje nam się kamyk księżycowy, to to mamy ten armor podwojony, mamy zwiększony armor do 30%. No ale potem, jak puszczamy kamyk słoneczny, to to już tak jakby się niszczy, to już jest nieaktualne i potem już działa tylko kamyk słoneczny, albo na odwrót, no nie? Ale jest tyle wariantów w ogóle tych walk, tyle się tu może rzeczy wydarzyć, że. No, nie wiem. Ja osobiście nie ogarniam. Dobra, tyle. To miałybyś takie pierwsze wrażenia, i to są pierwsze wrażenia. Tak to wygląda, tak to działa. Ja wam pięknie, oczywiście, dziękuję za uwagę. Piszcie w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Może coś tam więcej mi wyjaśnicie. Chętnie sobie poczytam, bo ja, jak na pierwszy rzut oka, to jestem, no, zmieszany. Przede wszystkim. Także piszcie w komentarzu. Zostawiajcie kciuka w górę. Zostawiajcie suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętnym komentarzu oraz opisie. No i chyba wszystko. Dzięki Wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć.